Za 25 metrów skręć w lewo. Tata, po co muszę chodzić do szkoły? Żebyś dostał pracę. A po co mi praca? Żebyś mógł zarabiać. Jedź prosto. A po co mi pieniądze? Żeby kupować to, co pokazują w telesklepach. A po co mam to kupować? Bo jak nie będziesz kupować, ludzie nie będą mieli pracy i nikt nie będzie miał pieniędzy. Zaraz, więc mam pracować przez całe życie, żeby kupić coś, czego nie chcę, żeby inni mieli ten sam problem, co ja? No właśnie! Ty to chyba, tata, nie za bardzo myślisz. Chyba ty mnie, synek, trochę nie doceniasz. Skręć w prawo. Dojechałeś do celu. W życiu na pewno chodzi o coś więcej. Nie. Wynoszę się stąd, a wy sobie pracujcie od 9 do 17. Hektor, wyślij mnie do wolności. Dobra, śmiejcie się, ale nie będę działać jak zombie i robić tego, co mi każą inne bezmózgi. Które? No wiesz, inne. Czyli które? No wiesz, ludzie. Którzy ludzie? Ci, co mówią, co masz robić. Którzy? Mój tata? Nie! Ci, którzy mówią, co masz oglądać w telewizji. Co to telewizja? To... Dotarłeś do celu. A w menu dzisiaj puleta lolej. Podany ze frytkami ze Francji. Deliciozy. Co to? Frytki ze Francji? Jesteś ziemniakiem? To oczywiste, jak płaskość ziemi. To jest Idaho, przyjaciel Gambola ze wsi. Zostanie u nas na niedzielę. Gdzie twoje krzesło? Gambol je wyrzucił. Pozbywamy się przedmiotów, żeby żyć prościej i spokojniej. O co konkretnie chodzi? Zobaczysz, Idaho wskaże nam drogę. Do czego? Do nieskończonej szczęśliwości. Do cyrku, znaczy? Nie, do wolnego świata, bez elektryczności, bez aut, bez supermarketów, a przede wszystkim bez telewizji. On nie żartuje, tak? Nie lepiej rozmawiać, niż dać sobie wyprać mózg przed telewizorem? Ej ty! Nikt się nie odezwał od godziny! Nicole, zbeształ Gambola za to, że jest trudny! Bardzo bym chciała, lecz nie mogę. Gambol rozwija w sobie określoną postawę społeczną, a my jako rodzice powinniśmy go wspierać, bez względu na to, czy jest to mądre, czy totalnie idiotyczne! Dobra, co wy, szanowni dzikusi, robicie, żeby zabawić plemię? Bawimy się w gnieci turlaj! A co to jest? Chodźcie, pokażę wam! Chodzi o to, że nie ma żadnych zasad. Trzeba się bić i walnąć przeciwnikiem o ziemię. Zaraz, to znaczy, że mam ci zrobić krzywdę? No, możesz spróbować, ale uprzedzam cię. Jeszcze nikt mi nie podskoczył, odkąd pamiętam. No chodź. Darwin! Mówisz, że nie ma zasad. Ale nie musiałeś go wykopywać za płot. Ja się tylko broniłem. Broniłeś się? On jest od ciebie mniejszy. Przestraszyłem się. Zrób tak jeszcze raz, proszę. Wiecie, co robimy, jak chcemy, żeby było weselej? Śpiewamy sobie. Aberdeen leje deszcz na słodkiego ziemniaka. Dobra, teraz wszyscy razem. Aberdeen leje deszcz na słodkiego ziemniaka. Mamy chociaż na dentystę? Dość wystarczy tej waszej alternatywnej cywilizacji. Najpierw było nudno, a teraz jeszcze boli. Idę do smażalni po rodzinny kubełek frytek i kurczaka. Dążąc do wolności, trzeba ponieść koszty. Ciężko jest, ale pięknie. Trudno, ale naturalnie. Niebezpiecznie, lecz... To ogródek. Co może nam grozić w ogrodzie? Osa! Zabawy od czasu wynalezienia zupy ziemniaczanej. Tak, uspokójcie się, to tylko małowat. Zaraz się nim zajmę. Hej, oso, w tej chwili się stąd wy... Au, co jest? Au, usunęła mnie milion razy. O! Dość! Wyssy jad i będzie po sprawie. Tak, wyluzujcie, to tylko osa. Wyssy jad i będzie po sprawie. Ach. Tak się nie postępuje po ukąszeniu osy. Jestem gotowy.